dwojnicy. Lewa, dwa, trzy, prawa, dwa, trzy, lewa, dwa, trzy, prawa, dwa, trzy, lewa, w miejscu, w miejscu, prawa. I to tak trzeba sobie zamienić nogi. Zamienić, prawa, zamienić, lewa, zamienić, prawa, zamienić, lewa. Teraz nauczymy się takiego prostego kroku, który ja nazywam po kwadracie. Będziemy rysować kwadrat. Prawa noga robi pierwszy wokół kwadratu, lewa robi drugi wokół kwadratu i zamieniamy nogi. Zamieniamy, zostało nam teraz lewa. Lewa do tyłu. Lewa mamy trzeci bok, czwarty bok i zamieniamy nogi. Dostawiamy i zamieniamy. Prawa, bok, stanąć, zamienić nogi. Lewa, bok, stanąć, zamienić. Prawa. Prawa, dwa, trzy. Lewa, dwa, trzy. Prawa, bok, stanąć. Lewa, bok, stanąć. Prawa, bok, stanąć. Lewa, bok. Bo mamy dwie nogi. Trzeba używać dwóch, a nie cały czas jednej. To przy kurcze jakieś tam się zrobią. Właśnie mamy lewy i prawy, też go trzeba używać. To jeszcze raz. Prawa noga do przodu. Prawa, bok, stanąć i lewa. Lewa, bok i złączyć. Prawa. Prawa, bok, włączyć. Lewa, bok i stanąć. Prawa, bok i stajemy na tej nodze, która była w bok. I lewa, bok, stanąć. Prawa, dwa, trzy. Lewa, dwa, trzy. Spróbujemy, zobaczymy, czy z muzyką nam wyjdzie. To jest wolny, ale... Wszystkie kroki się powtarzają, to są podstawowe, tak ten dostawca, tak i ten. Tutaj już ludowe, towarzyskie, wszystkie kroki są... Ale wals angielski to jest dobra podstawa do walczy, walczy do mego. I nie odwraca się chyba walczy, prawda? Nie, odwraca się. Walczy, 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 walczy. Próbujemy. Panie, lewa noga do tyłu. Lewa do tyłu.
wygląda jak ryba. Patrz mi oczy. Tutaj ja wam zrobię. Dzięki bardzo. Mam nadzieję,